Usuń niewymierność z mianownika i uprość wyrażenie. A naszym wyrażeniem jest ułamek, w liczniku jest 16 plus 2x kwadrat, a w mianowniku jest pierwiastek z 8. No i proszą nas o to, żeby zapisać ten ułamek jako ułamek, tak żeby w mianowniku nie było wyrażenia niewymiernego. No i tutaj najprostszy sposób, żeby się pozbyć tego wyrażenia niewymiernego, czyli pozbyć się pierwiastka z 8, to jest pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 8. Więc może zróbmy tak, czyli mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 8. No i otrzymujemy tak, 16 pierwiastków z 8 plus 2 pierwiastki z 8 razy x kwadrat i podzielone przez, no, pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 8, czyli to jest 8. No i teraz widzimy, że tutaj możemy przez 2 podzielić licznik i mianownik, czyli tak, skracamy, to tutaj mamy 8, tu będziemy mieli 1, a tu będziemy mieli 4. Czyli dostajemy 8 pierwiastków z 8 plus pierwiastek z 8 x kwadrat podzielone przez 4. No i jeszcze pierwiastek z 8 to też nie jest najprostszy sposób zapisania tej liczby, a mianowicie 8 to jest 2 razy 4. No, czyli ten pierwiastek z 8 to jest pierwiastek z 2 razy 4. Czyli to jest pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to jest 2, czyli to jest 2 pierwiastki z 2. Czyli w miejsce pierwiastka z 8 tutaj możemy w tym wyrażeniu wstawić 2 pierwiastki z 2, czyli mamy 8 razy 2 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2 x kwadrat przez 4. No i jeszcze możemy przez 2 podzielić licznik i mianownik, więc tutaj 1, 1, a tu 2. No i ostatecznie otrzymujemy 8 pierwiastków z 2 plus pierwiastek z 2 x kwadrat podzielone przez 2. No i jeżeli ktoś jeszcze chce, to już właściwie jest prosta postać, no ale jeżeli ktoś uważa, że może prostsza jest taka, że tu jeszcze możemy skrócić coś, czyli zapiszmy to jako 8 pierwiastków z 2 przez 2 plus pierwiastek z 2 przez 2 x kwadrat. No i tu jeszcze ten ułamek możemy skrócić, prawda, przez 2, czyli 1, 4. Czyli otrzymujemy, że to jest 4 pierwiastki z 2 plus pierwiastek z 2 przez 2 razy x kwadrat. No więc to jest taki wynik. Mogliśmy to robić troszkę inaczej, a mianowicie ten etap, który tutaj inny sposób zapisania pierwiastka z 8, mogliśmy od tego zacząć. Czyli może teraz zróbmy to w ten drugi sposób, czyli 16 plus 2x kwadrat przez pierwiastek z 8. I teraz zastosujemy tutaj to, co tutaj obliczyliśmy, mianowicie pierwiastek z 8 to jest 2 pierwiastki z 2. Tu mamy 16 plus 2x kwadrat. Teraz możemy przez 2 podzielić, to tu dostaniemy 8, 1 i nie będzie tego. Czyli otrzymujemy 8 plus x kwadrat przez pierwiastek z 2. I teraz co? I teraz w mianowniku mamy pierwiastek z 2, dzielimy i mnożymy przez pierwiastek z 2, czy też licznik i mianownik, prawda, mnożymy przez 2 pierwiastek z 2. I w ten sposób otrzymujemy tak, tutaj 8 pierwiastków z 2 plus pierwiastek z 2 x kwadrat podzielone przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli 2.
No więc widać, że to jest to samo, co tu i pod, prawda? Czyli tutaj, prawda, to jesteśmy na tym etapie, prawda? Te dwie rzeczy są tutaj, więc możemy dalej przypisać, że to jest 4 pierwiastki z 2 plus 2 przez 2x kwadrat, prawda? Skoro tu mamy równość, czyli to jest tutaj. Czyli widzimy, że ten przykład, tak jak wiele innych, można robić na przynajmniej dwa sposoby. Albo usuwamy najpierw niewymierne z mianownika, a następnie upraszczamy, lub też zaczynamy od tego, żeby uprościć trochę to wyrażenie niewymierne z mianownika, troszkę uprościć ten ułamek, a niewymierność usuwamy na ostatnim etapie, no a potem znowuż upraszczamy.